Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie sałatka ziemniaczana z pysznym sosem na bazie gotowanego na twardo jajka. I do zrobienia tego sosu użyję oleju rzepakowego. A dlaczego olej rzepakowy, a nie oliwa z oliwek? A no właśnie dlatego, że właśnie to jest nasz produkt, który rośnie wszędzie, gdzie byśmy się nie spojrzeli. Wyjeżdżając za miasto mamy piękne połacie żółtych kwiatów, teraz właśnie na przełomie kwietnia i maja. Pięknie pachnie, pięknie wygląda, krajobraz jest przecudowny. No i warto wspomnieć o prozdrowotnych właściwościach oleju. Olej rzepakowy ma bardzo dużą zawartość kwasu oleinowego, który bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Ale również, słuchajcie, inne właściwości, o których dowiecie się na stronie internetowej, a link do tej strony znajdziecie w opisie filmu. I tam również dowiecie się o mitach, które krążą wokół właśnie oleju rzepakowego, że na nim się nie smaży, że on posiada jakieś, wiecie, niezdrowe właściwości, żeby go nie używać. Nic bardziej mylnego. Olej rzepakowy jest zdrowym olejem i warto po niego sięgać, gdy jest to możliwe. A więc zaczynajmy. Najpierw wstawiamy ziemniaki. Musimy je ugotować do miękkości. Od razu posolę. Ziemniaki są wstawione, my bierzemy się teraz za sos. Do wyższego naczynia wrzucam ugotowane na twardo jajko. Dodaję 2 łyżeczki ostrej musztardy. Niewielki ząbek czosnku. I wlewam olej rzepakowy. Dodaję sól. Czarny pieprz. Dodaję soku z cytryny. Gotowy sos przekładam do miseczki. Dodaję 2 łyżki śmietany. To jest 18. Dodaję łyżkę francuskiej musztardy, tej gruboziarnistej. Dokładnie to połączmy. I czekamy na ziemniaki. Ziemniaki są ugotowane, odcedzone i przestygnięte, więc możemy zacząć składać naszą sałatkę. A więc tak. Ziemniaki kroimy w mniejsze części. I nie za drobno, słuchajcie. I pamiętajmy, na sałatkę ziemniaków nie możemy rozgotować. Następnie kroję kilka ogórków konserwowych. Jedną czerwoną cebulę, którą pokroję w piórka. Teraz trochę dymki. Ale tylko zieloną część. Dodaję koperek i natkę pietruszki. Kroimy drobniutko. Dodaję groszek konserwowy. No i zalewamy to naszym sosem. Połączmy te wszystkie pyszne składniki. Spróbujmy więc. Słuchajcie, ta sałatka, ona będzie najlepsza, jak sobie z godzinę postoi. Ale już teraz możemy ją spróbować. Jest przepyszna. Słuchajcie, idealna sałatka jako sama w sobie, ale również jako dodatek do różnych potraw mięsnych. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i
Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.